Szczególnie cieszymy się z tego, że mamy bardzo dobrego kandydata w drugiej turze wyborów w mieście, które wydawało się, że jest nie do wygrania. Ogromna szansa przed nami i ogromna szansa przed mieszkańcami Chełma. Jakub jest gwarantem tego, że programy, które zostały przygotowane przez obóz Zjednoczonej Prawicy i wdrażane są na poziomie centralnym, one również staną się rzeczywistością w Chełmie. I to zarówno te społeczne, który w pakiecie rozpoczął wielki program 500+, ale i Rodzina Plus, dzisiaj zadeklarowane przez panią minister Rafalską wsparcie w opracowaniu świadczeń emerytalno-rentowych dla matek wychowujących czwórkę dzieci. Te programy będą realizowane i dobrze, aby miały swoich dobrych, silnych, lokalnych partnerów. Ale z mojej strony my przede wszystkim potrzebujemy dobrych partnerów w samorządzie po to, aby tworzyć warunki przyjazne dla przedsiębiorców i tych lokalnych, małych, średnich, po to, aby szybciej wzrastali, ale także tych, których jesteśmy w stanie przyciągać do różnych okręgów i różnych miejsc dzisiaj w Polsce. Na początku w swoim programie, podczas wszystkich rozmów z mieszkańcami, z państwem, kiedy się spotykaliśmy, stawiałem bardzo mocno na gospodarkę. Bo gospodarka i poprawienie tego życia gospodarczego w Chełmie jest w stanie zmienić nasze miasto. Dlatego ten program, program Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, czyli utworzenie centr usług biznesowych w różnych miastach w Polsce, powinien znaleźć się w Chełmie i ja myślę, że jeżeli wyborcy zadecydują, wesprą nas, to uczynię wszystko, żeby właśnie w Chełmie powstało centrum usług biznesowych. My, szanowni państwo, nie tylko stawimy na gospodarkę, również chcemy odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Ja jestem po kolejnych spotkaniach, bo od poniedziałku rozpoczęliśmy kolejne spotkania z mieszkańcami. Mieszkańcy zwracają uwagę na wiele problemów, ale taki kluczowy obszar to polityka społeczna i polityka zdrowotna. Dlatego chciałbym też oficjalnie powiedzieć, że jeżeli zostanę prezydentem naszego miasta, to bardzo szybko przygotujemy projekt informatyzacji chełmskich przychodni, żeby można było zapisywać się do lekarza w chełmskich przychodniach internetowo, żeby nie było tak, że stoimy w długich kolejkach, że jest problem z uzyskaniem miejsca. Tu musi być porządek i to będzie pierwszy bardzo ważny krok. Kolejna kwestia, miejsca dla rodziców, dla rodzin, gdzie dzieci będą mogły bawić się czy to w urzędach, czy też w miejscach publicznych. Takie miejsca też trzeba przygotować i my to, szanowni państwo, zrobimy. Nie może być tak, że w Chełmie brakuje miejsc do przewijania dzieci, że brakuje miejsc, czy brakuje nawet specjalistycznych podjazdów dla matek z wózkami. Tego nie możemy na to pozwolić dłużej, trzeba przygotować odpowiedni program i my to zrobimy. To będzie kompleksowy program dla chełmskich rodzin, Rodzina Plus. I szanowni państwo, kolejna bardzo ważna rzecz. Nie było żadnej rozmowy, w której nie było rozmów bez informacji od mieszkańców o problemie z powietrzem i z chełmską cementownią. Mieszkańcy boją się tego, że w Chełmie jest coraz bardziej zanieczyszczonym miastem. Boją się również informacji o tym, że to wysypisko śmieci, które jest kilkadziesiąt metrów od ujęcia wody bariera, może zagrażać życiu i zdrowiu w Chełmian. Szanowni państwo, no tutaj ja...